Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zaczynamy Footies i zaczynamy to darmową paczką od EA. Jeżeli logowaliście 90 dni lub więcej, to dostaniecie paczkę za 125 tysięcy. Oczywiście ta paczka jest, z tego co wiem, wymienna, ale za chwilkę to sobie dokładnie zobaczymy po otwarciu jej. I teraz tak, mamy głosowanie Footies. Zespołu całego Footies kart nie ma w paczkach, przynajmniej na razie. Być może one będą w późniejszym okresie tego eventu, zobaczymy. Na pewno będzie SBC o kartę Footies Tom, która wygra głosowanie właśnie robione przez EA. I za chwilkę zobaczycie trzy karty do wyboru, ma każdy, kto zaloguje się do Ultimate'a. Mamy Balde Diao, Lozano i Gelsona Martinsa. Powiem wam szczerze, że i tak na kogo nie zagłosujecie, prawdopodobnie wygra Lozano, więc i tak głosuję na Lozano i tak. I teraz co? Przechodzimy do... Najpierw zobaczymy sobie nowe SBC. Tutaj jedno już oczywiście zrobiłem, dzień głosowania na Footies. I to mamy paczkę za 45 tysięcy, więc zdecydowanie wam polecam sobie to zrobić, bo kosztuje jakieś, nie wiem, 6-5 tysięcy, macie paczkę 45 tysięcy, więc tak naprawdę nie da się na tym stracić. Zgranie tylko 45, więc wam tego nawet nie pokazuję, bo to nie ma sensu. I z nowych SBC mamy jeszcze dwa, jest to dowolna karta Once to Watch, wymienna i niewymienna. W obu potrzeba przynajmniej jednej karty Once to Watch, przy niewymiennej jest to 6 kart rzadkich, wszystkie muszą być złote, więc jest na pewno bardzo fajne. Jak ktoś miał jeszcze, trzymał niewymienne karty, to może sobie robić w kółko, tylko ze złotymi kartami, więc jeszcze jakiś koszt, nie wiem, 5-6 tysięcy za jedną próbę tak naprawdę zgarnięcia, nie wiem, Ronaldo, czy kogo tam chcecie, kto ma kartę Once to Watch. Te karty Once to Watch w FIFA 19 nie są jakieś takie niesamowite, więc myślę, że większość, która będzie robiła te paczki, będzie polowała po prostu na Ronaldo. Ja też na pewno tych paczek postaram się kilka zrobić. A na dzisiaj mam jeszcze kilkanaście paczek, jak widzicie około 30. Być może zrobię jeszcze więcej trochę na ten odcinek, zobaczymy w zależności od tego, ile nam, co nam poleci. W tym momencie w paczkach jest prawie 200 specjalnych kart najlepszych z całego roku, pomijając oczywiście karty Toty i karty TOTS na ten moment. Być może te karty trafią do paczek w późniejszym okresie tego eventu. Jest to coś naprawdę bardzo fajnego, uważam. Zacznijmy sobie od paczki 45 tysięcy, a resztę paczek będziemy otwierali. Będę pokazywał te, które będzie coś dobrego. Zaczynamy walkoutem. Naprawdę tu jest, podejrzewam, co paczkę jest taka lepsza, to będzie walkout. Jest tu Ben Yedder w pierwszej paczce. 87 Ben Yedder, który przez większość FIFA naprawdę był jedną z najlepszych kart napastników, przynajmniej w lidze hiszpańskiej. Ta karta jest niesamowita. Nie wiem, czy jest wciąż coś warta. Za chwilkę to sobie zobaczymy. Więcej w paczce niestety nic nie ma. Nie, Ben Yedder jest warty około 70 tysięcy. Podejrzewam, że wszystkie te karty zaczną schodzić w dół, ponieważ większość ludzi będzie po prostu otwierała paczki. Ale co, pierwsza paczka na pewno się dużo zwróciła. A resztę paczek już wam będę pokazywał tylko te, w których coś będzie. I myślę, że będzie to na pewno duża większość z tych paczek, które mam na dzisiaj. A na sam koniec oczywiście otworzymy sobie darmową paczkę za 125 tysięcy. Jeżeli nic takiego wielkiego nie trafię, to jeszcze przeniesiemy się na moje poboczne konta. Na każdym z tych kont mam naprawdę po, nie wiem, po 30-40 paczek robiłem przez te 2-3 dni, których nie było odcinków. Także co, lecimy z kolejnymi paczkami. I mamy walkout w dużej złotej paczce. Co to będzie? Jest to oczywiście karta specjalna. Niemcy, bramkarz i będzie to Farman, chyba najgorsza ze specjalnych kart, jaka można trafić w tym momencie. Teraz paczka piłkarzy Electrum Premium, 3 karty rzadkie, 6 kart złotych. I mamy trzeci walkout dzisiaj, oczywiście będzie to na pewno karta specjalna. Znowu jest to karta, co jest chyba Man of the Match za Ligę Europy, z tego co kojarzę. I będzie to Rebić, 88 tym razem, czyli jeden overall wyższy jak Ben Yeddera. Lecimy coraz lepiej. Paczka rzadkich piłkarzy Electrum. I mamy czwarty walkout dzisiaj. Co to będzie teraz? Jaka karta specjalna? Po raz kolejny jest to karta z Ligi Europy. Tym razem jest to Francja. Znowu będzie to Ben Yedder, który jest warty około 70 tysięcy. Tak jak mówiłem, to pokazywałem wam wcześniej. Ale być może w tej samej paczce jest jeszcze jedna jakaś karta specjalna. Fajnie by było. Ale niestety tak nie jest. Także Ben Yedder na listę transferową. Ja sobie to wszystko po odcinku posprzedaję. Ok, teraz złota paczka rzadkich kart. I mamy kartę Once to Watch, zeskipowałem, bo nie było walkoutu. I bardzo dobrze, użyję sobie tej karty do SBC, a teraz wszystkie karty Once to Watch kosztują praktycznie 50 tysięcy, jak widzicie. Więc jak ktoś miał zachowane więcej kart, to mógł sporo naprawdę zarobić. Widzą kartę Once to Watch, będę na pewno powtarzał sobie SBC, właśnie kartę Once to Watch. Będę próbował trafić Ronaldo. I teraz paczka za 35 tysięcy. I mamy piątka, kolejna karta Once to Watch. Nie wiem, czy tą kartę sprzedać, chyba wydaje mi się, że sprzedam tą kartę, za chwilkę sobie ją wyślę na listę transferową, bo wydaje mi się, że
z każdą naprawdę godziną będą te karty coraz tańsze. I dobra, zostały nam 3 paczki za 45 tysięcy i jedna paczka darmowa od EA za 125 tysięcy. Tutaj walkoutu nie ma, ale naprawdę, co jest taka lepsza paczka, to jest naprawdę są albo ekrany, albo jakiś walkout karty specjalnej. Naprawdę, jeżeli dobrze gracie w grę, to polecam wam teraz sobie robić drafty, bo myślę, że opłaca się to naprawdę niesamowicie. I ostatnia paczka za 45 tysięcy, tej drugiej niestety nie było nic i w tej też chyba nie będzie niestety nic. Nie, jednak jest karta specjalna, jest to Man of the Match bodajże znowu za Ligę Europy, chyba, nie wiem, tych kart naprawdę w tej chwili było tak mnóstwo, że nie ogarniam już, która jest za co. Możecie napisać w komentarzu, za co jest ta karta, ale wydaje mi się, że to jest Man of the Match za Ligę Europy. A jest ponapisane po lewej stronie, więc okej. Więc dobra, słuchajcie, to będzie koniec, to będzie ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. Jak możecie, stawcie lajka. Jutro na pewno zrobię dużo, dużo więcej paczek. Nie spodziewałem się, że będzie tak dużo kart specjalnych w dostępnych paczkach, więc tych paczek zrobiłem około 30, jak widzieliście. Na jutro postaram się zrobić, nie wiem, może 60-70 paczek. I też jutro na pewno potwieramy paczki. Nie wiem, czy Ultimate, czy paczkę 100 tysięcy na moich połączonych kontach, zależy ile tam razy się logowałem. Otwieramy paczkę Ultimate, naprawdę z tego co widziałem, to mnóstwo ludzi. Praktycznie w każdej paczce jest gwarantowana, wydaje mi się, karta jakaś specjalna. Jest to karta za Ligę Mistrzów Holandia. Środkowy obrońca. Dlaczego nie może być to Van Dijk? Troll Van Dijka. Już nie wiem, który raz w tej FIFA. Blind 86. Ale zobaczymy. Być może w paczce jest to źle jeszcze. I oprócz Blinda mamy 3 karty jeszcze specjalne, które pewnie są po wartości Quicksell. To jest paczka niewymienna. Na początku mówiłem, że to jest paczka wymienna, ale jednak nie, jest to karta nie, paczka niewymienna. Ale z tego co widziałem, naprawdę w tej paczce 125 tysięcy minimum jedna karta specjalna jest chyba gwarantowana. A w większości są po 3-4 karty specjalne, więc naprawdę jeżeli macie tą paczkę, to polecam wam sobie otworzyć. I też piszcie oczywiście, co wam się udało trafić w tej paczce 125 tysięcy, bo sam jestem ciekaw, co w tych paczkach jest dostępne, bo niestety jej napisał, że jest dostępne około 200 kart specjalnych w paczkach, a nie napisali dokładnie jakie. Także to było tyle i widzimy się jutro. Na razie.